lepiej promować polskie meble na rynku polskim czy zagranicznym? Pytanie przewrotne, ale myślę, że jako producenci mebli o największej skali i największej ilości, bezwzględnie trzeba to robić na własnym podwórku, własnym domu. Jest to bardzo ważny element, bo gdy szuka się mebli po całym świecie, gdzie promocja polskich mebli występuje na różnych rynkach, ta promocja jest bardzo rozbita. Widać produkt, widać producenta, ale nie widać marki, czy nie widać narodowości producenta, więc pokazanie mebli na takich targach, jak jest Poznań, bezwzględnie pokazuje, że jest to nasz produkt narodowy i możemy być z tego dumni jako najwięksi producenci mebli na świecie, że to tu właśnie jest kolebka produkcji mebli. A co Pan może powiedzieć na temat eksportu? W Polsce tych mebli się o dziwo nie za dużo sprzedaje, natomiast produkcja jako trzeci producent mebli w Europie, byśmy nie sprzedali tego na terenie kraju, dlatego niestety, ale musimy to promować na wszystkich rynkach europejskich czy też rynkach światowych, żeby można było ten cały wolumen, który już w tym czy w zeszłym roku osiągnął prawie 40 miliardów złotych, gdzie szacujemy, że w 2016 roku będzie o 2-3 miliardy więcej, więc bezwzględnie potrzebne jest działanie promocyjne, żeby można było ten duży wolumen na wszystkich rynkach Europy rozprowadzić, sprzedać. Ważnym elementem jest, że promocja, która się też tu w Poznaniu odbywa, jest ważna dla branży, żeby można było utrzymać tą wysoką pozycję polskich producentów, polskich eksporterów. Ważnym również elementem jest to, że Poznań dzisiaj stał się bardzo otwarty na Europę. Lotnisko czynne, autostrady dojeżdżają do samego środka miasta. Już ten rok pokazał, jak dużo kontrahentów z całej Europy nas odwiedziło, czyli ranga targów poznańskich staje się o wiele szersza niż do tej pory, gdzie wszyscy patrzyli głównie na polskich kupców. Dzisiaj mamy tutaj przegląd i spotkania z wszystkimi największymi firmami, koncernami handlowymi z całej Europy, no powiem nawet świata. A właśnie z jakich regionów świata, Europy zwiedzające odwiedzili stoisko? No mimo wszystko dominują nasi sąsiedzi, Niemcy, Francja, częściowo Włosi, Skandynawia, Anglia, choć powiem, że również i dalsze kraje, Mongolia, Izrael, o dziwo kraje Półwyspu Arabskiego bardzo zainteresowane są importem mebli z Polski, więc zaczynamy być kolebką naprawdę meblarstwa, gdzie zainteresowanie jest całego świata. I jakie cele stawiacie sobie Państwo, wystawiając się na targach? Dzisiaj targi to nie jest tylko sam produkt, żeby go pokazać, żeby go sprzedać. Jest to również szerokie spotkanie biznesowe producentów, dostawców, odbiorców. Poniekąd jest to święto rodzinne, święto branżowe, święto meblarzy, gdzie można wymienić doświadczenia, spotkać się z przyjaciółmi. Określę, że branża naprawdę jest branżą silną w polskiej gospodarce i mimo konkurencji, aczkolwiek powinna być, bo konkurencja też powoduje wytwarzanie czy dążenie do polepszania produktów, poszukiwania nowych rozwiązań, tworzenia nowego designu, więc to wszystko jest potrzebne, o ile jest zdrowe. Podkreślę, że w branży meblowej jest to pozytywny trend i tego typu spotkania, oprócz samych mebli, samej sprzedaży, właśnie następuje wymiana doświadczeń, spotkania z klientami. Często rok jest za krótki, żeby się z wszystkimi spotkać. Tutaj jest to osiągalne w przeciągu jednego tygodnia. Jak ocenia Pan trwające targi w porównaniu do poprzedniej edycji? Muszę powiedzieć, że targi z roku na rok nabierają coraz lepszej pozycji. Zresztą widać to po ilości zwiedzających, po ilości wystawców. No, te 5-8 lat temu był troszkę taki dołek, ale od tych kilku lat widać trend i to bardzo wzrostowy. Także dzisiaj już nie chodzi o to, żeby być na targach, bo to jest rzecz bezsprzeczna, natomiast trzeba się przygotowywać już na następne spotkanie w innym wydaniu, w innym rozmiarze, z innym pomysłem.
trzeba zawsze szokować, więc bezwzględnie targi przynoszą nam efekt, a z roku na rok jest coraz lepiej, w związku z tym myślę, że w przyszłym roku będzie jedna z jeszcze większa liczba wystawców, myślę też i uczestników. Co odróżnia targi w Poznaniu od innych organizowanych na terenie kraju? No, trzeba powiedzieć, że jednak Poznań kolebką targów był, w tym też i meblowych. Ludzie, którzy te targi organizują, pochwalę dyrektora Józefa Szyszkę, który naprawdę serce wkłada. Więc to nie jest tylko praca, ale to jest pasja. Tak jak my się wystawiamy, tworząc produkty, tak mamy dobrych partnerów właśnie tutaj w Poznaniu, którzy również z pasją organizują to wszystko, że czujemy się tutaj naprawdę jak w domu. Bym to określił, jedna wielka rodzina. To naprawdę daje wielką satysfakcję. Czy w przyszłym roku także będzie można zobaczyć Państwa firma na targach w Poznaniu? Szynaka Meble jest grupą meblową, która musi być zauważona wszędzie. Oczywiście też na targach meblowych w Poznaniu, gdzie również jako szef Ogólnopolskiej Izby Meblowej, no trzeba również i twarz swoją przedstawić dla branży meblowej. Najlepszym tego miejscem jest oczywiście Poznań.